Cześć! Tu w podcast, czyli podcast Wydawnictwa Poznańskiego. Ja nazywam się Stasia Budzisz i będę dzielić się z Wami opowieściami o książkach wydanych w poznańskim. W podcast to uważne spojrzenie na szeroko pojętą literaturę, którą czasem pochwalę, a czasem skrytykuję. W podcast możesz odsłuchać za darmo na Twojej ulubionej aplikacji w telefonie. Cieszę się, że jesteś. Czy kraje nordyckie to tylko zima, nuda i cisza? Może kryją coś jeszcze? Jak to jest z kontaktami międzyludzkimi i co robią obywatele i obywatelki Szwecji, Norwegii czy Finlandii w wolnym czasie? Czym różnią się od siebie KUS, LOGOM i SISU? Co łączy wszystkie te trzy kraje i co jest ich dumą? I taka łyżka dziegciu. Jak nordyckie państwa radzą sobie z niechlubną historią związaną z traktowaniem rdzennej samskiej ludności? O wyobrażeniach i stereotypach oraz o tym, ile w nich prawdy, rozmawiam ze specjalistkami od naszych północnych sąsiadów. Natalią Kołaczek, Aleksandrą Michtą-Juntunen i Anną Kurek-Przybilski. Wszystkie są autorkami książek wydanych w poznańskim oraz blogerkami. Zapraszam serdecznie. Lato w pełni, więc temat będzie iść wakacyjny i moimi gościniami są blogerki oraz autorki książek podróżniczych Natalia Kołaczek i cóż, że o Szwecji oraz autorka bloga Szwecjoblog. Dzień dobry, cześć. Anna Kurek-Przybilski, szczęśliwy jak łosoś o Norwegii i Norwegach oraz bloga norwegolożka.com. Cześć. Cześć. I Aleksandra Michta Juntunen, dobrze czytam twoje nazwisko, Ola? Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę. Finlandia, Sisu, Sauna i Salmiakki oraz bloga Fińskie Smaki, nawet się zrymowało. Cześć. Cześć. No więc dziewczyny, słuchajcie, wasze nazwiska podałam tak naprawdę według chronologii wydawania waszych książek w wydawnictwie poznańskim, więc stąd ta kolejność i nie jest przypadkowa. No mamy tak, Norwegia, Szwecja, Finlandia, kraje nordyckie, bo nie skandynawskie i dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać o nordyckich wakacjach. No mamy, w Polsce mamy środek sierpnia, proszę Państwa, w krajach nordyckich zaczyna się już chyba jesień, prawda? Nie wiem, czy jesień, ale na pewno rok szkolny i akademicki, przynajmniej w Norwegii uniwersytety zaczynają działać w połowie sierpnia, więc można powiedzieć, że to już prawie jesień. Tak, jak już do szkoły, to już jesień. No może jest szansa, że oni chociaż troszeczkę do szkoły pójdą, prawda? Mamy obostrzenia, więc no, nie wiadomo, jak będzie u nas. Ale w każdym razie, to nie jest wcale takie oczywiste, że kraje skandynawskie, że kraje nordyckie, że wszystkie te kraje, o których dzisiaj rozmawiamy, nie są krajami skandynawskimi. I o tym tak najwięcej napisałaś tak naprawdę Ola Ty, czyli Ola, która napisała książkę o Finlandii. I czy mogłabyś nam wszystkim przybliżyć, dlaczego Finlandia nie jest Skandynawią. Tak, to znaczy zależy jak na tę kwestię będziemy patrzeć, ponieważ no, Finlandia często jest też utożsamiana ze Skandynawią właśnie przez to, że Finlandia no, dzieli podobne wartości, jest w tym takim kręgu kulturowym krajów skandynawskich i dlatego często właśnie mi się mówi po prostu o Finlandii jako o kraju skandynawskim. Natomiast Finlandia, jeżeli tak chcemy dokładnie o tym mówić, no to nie jest krajem typowo skandynawskim, ponieważ nie znajduje się geograficznie w obrębie Skandynawii. Zaledwie no, niewielka część północnej Laponii, to jest jeszcze no, taka już końcówka właściwie półwyspu skandynawskiego, natomiast cała Finlandia nie jest częścią Skandynawii. Natomiast i w Finlandii też bardziej się mówi o tym, że Finlandia należy właśnie do tego, do krajów nordyckich, niekoniecznie do krajów skandynawskich, bo jeżeli w Finlandii mówimy po fińsku o krajach skandynawskich, to mamy właśnie na myśli Szwecję, Norwegię, Danię, a nie Finlandię, nie zawsze.
No tak, a właśnie jakoś przynajmniej w tych różnych kręgach, w których ja się przyszło się obracać, to czy też nawet na filologii skandynawskiej na Uniwersytecie Gdańskim, znaczy nie zgłębiałam tego tematu, ale wydaje mi się, że tam uczono również fińskiego. No ale tak, no pewnie tak, jest to ten klucz. Tak, wiecie, się tak przyjęło po prostu. Wiecie, to jest tak, że ludzie lubią systematyzować, bardzo sobie układać tam w szufladki, widzieć, że coś tam z czegoś wynika i dlaczego. Bardzo lubimy stereotypy. No i oczywiście jakby całe, wszystkie te kraje nordyckie w naszej takiej świadomości, a zwłaszcza ludzi, którzy tam nie byli, pomimo tego, że to jest przecież tak blisko, prawda, to mamy jakiś taki swój obraz tego terenu. I ja wam powiem, że do momentu, kiedy nie zaczęłam się interesować, to pierwszą rzeczą, znaczy oczywiście znam filmy Bergmana, jakoś bliżej mi zawsze było do Finlandii niż do Szwecji i Norwegii. Mimo tego, że w Norwegii pochowany jest mój dziadek, to rozumiecie, jakby te kraje nordyckie miały taki w mojej głowie taki posmak trzech niefajnych rzeczy. Nudy, ciszy i niedostępności ludzi. O rany. Tak. Dramatyczne skojarzenia. Tak, i wszystkie trzy złe. I teraz zobaczcie, pomimo tego, że uwielbiałam filmy Bergmana, do dzisiaj uwielbiam, ale chodzi mi o to, że moje pytanie jest takie, co was skłoniło, ja się zawsze nad tym zastanawiałam, co skłania ludzi do tego, żeby pójść na tę właśnie filologię? Mnie skłoniła zima, ponieważ ja nie cierpię lata i naprawdę nie lubię, jak jest ciepło, jak są upały, to już w ogóle. I stwierdziłam, że po prostu nauczę się jakiegoś języka z jakiegoś zimnego miejsca w Europie. No i tak padło na Norwegię. A później jak usłyszałam już ten język, no to zakochałam się w samym języku. Natomiast zaczęło się od klimatu. Aha. U mnie historia jest trochę podobna do historii Ani. Może nie w tym kontekście klimatycznym, ale w tym kontekście językowym na pewno. U mnie właśnie zaczęło się od zauroczenia językiem, od zachwytu językiem, może nawet wręcz tak. Właśnie ta śpiewność, melodyjność, to specyficzne brzmienie języka szwedzkiego było tym, co gdzieś ostatecznie popchnęło mnie ku decyzji, żeby zająć się i samym językiem szwedzkim, no i później w trochę szerszym znaczeniu Szwecją w ogóle. Ale właśnie te kwestie językowe były tym, co było najważniejsze. Potem okazało się, że właściwie ta Szwecja to gdzieś tam wypadkowa wielu rzeczy, bo nagle zdałam sobie sprawę, ile książek z dzieciństwa to były książki szwedzkie, czy że jakieś tam fascynacje dawniej wikingami i historią z tego okresu, to też tam gdzieś się wszystko łączyło, ale jednak głównie język. Ola, zostałaś nam. Tak, ja nie planowałam przeprowadzki do Finlandii i nie planowałam aż tak bardzo związać się z krajami północy, mimo tego, że naprawdę nie lubię upałów i teraz jak jestem w Polsce, to po prostu już nie mogę wytrzymać. Ale ja Finlandią zainteresowałam się w czasie wymiany studenckiej na Litwie, bo tam poznałam bardzo wiele osób z Finlandii i później poznałam też mojego przyszłego męża, który jest Finem i tak powoli przekonywałam się, że tak powiem, do Finlandii, bo nie chciałam od razu się do tej Finlandii przeprowadzać, bo bałam się pogody. Dlatego przez chwilę mieszkałam w Norwegii. Nawet jak już później przeprowadziłam się do Finlandii, to też na chwilę uciekłam z tej Finlandii do Hongkongu, ale jednak wróciłam do Finlandii. No dobra, ale ta pogoda między Norwegią a Finlandią jest jakaś znacząca, tam jest jakaś znacząca różnica? Według mnie tak, chociaż ja nie wiem, nie jestem specjalistką od klimatu, ale w Norwegii są, przynajmniej były, cieplejsze lata. No, w Finlandii jest bardziej pochmurno i częściej pada. Takie przynajmniej ja odniosłam wrażenie, chociaż mówię, nie wiem, to może być tylko moje wrażenie, nie jestem specjalistką w tej dziedzinie, ale no, pogoda fińska potrafi czasami trochę działać na nerwy. To bardzo mnie zaskoczyłaś, że akurat Norwegia ci się nie kojarzy z deszczem, bo nie, to jest jedno z pierwszych skojarzeń. Jak powiedziałaś, że trochę mniej w Norwegii pada, być może to zależy też od tego, gdzie ja przebywałam w Norwegii, ale
No tam pada sporo, zwłaszcza jak jesteśmy przy wybrzeżu gdzieś, zwłaszcza na zachodnim wybrzeżu. O Bergen na przykład mówi się, że to jest miasto deszczu i ludzie się śmieją, że tam pada przez mniej więcej 3/4 roku, więc może kwestia tego też, w którym miejscu w Norwegii się jest. Tak, ja byłam w sumie w Norwegii niecałe pół roku i w okolicach Oslo, później w okolicach Lillehammer i przez ten czas była naprawdę piękna pogoda. Właściwie no, może kilka takich brzydszych deszczowych dni, a tak naprawdę było pięknie. A to świetnie, pozazdrościć tylko. Z kolei z pogodą w Szwecji, dyskutowanie pogody w Szwecji, ja właśnie też gdzieś często słyszę komentarze, że właśnie po co wakacje, czy po co wyjazd do Szwecji, skoro tam jest brzydko i zimno. Natomiast no, rozmawianie o pogodzie w Szwecji jest o tyle trudne, że Szwecja jest strasznie długa, tak pod względem geograficznym. Gdzieś spotkałam się z porównaniem, że odległość z Malmö na południu Szwecji do Kiruny na północy to jest tak jak odległość z Warszawy do Florencji, czy mniej więcej tego typu porównanie, więc też no, można się spodziewać, że różne regiony Szwecji to kompletnie różna pogoda i różne oczekiwania. A teraz znowu takie filologiczne pytanie. Ja wiem, że mamy o wakacjach, ale nie mogę się powstrzymać jako filolożka. Otóż ja skończyłam filologię rosyjską i tak jak już powiedziałam, że z tą taką kalką, która mi się wrzucała na kraje nordyckie, to była niedostępność ludzi. I filologia rosyjska była też dlatego, że ja w ogóle dla mnie najważniejsze w podróżowaniu jest to, że poznaję nowych ludzi. Naprawdę to przyćmiewa krajobrazy, kuchnię, szereg różnych innych rzeczy. I wiedziałam, że kiedy nauczę się języka rosyjskiego, to moje podróże zyskają na wartości, ponieważ ja, wchodząc do pociągu, autobusu, czegokolwiek, będę mogła z tymi ludźmi rozmawiać. A wy, idąc na wasze studia, miałyście przecież świadomość, że to nie jest takie proste, że ani Szwedzi, ani Finowie, ani Norwegowie nie są tacy w tych small talkach łatwi do ogarnięcia. Nie przerażało was to trochę? Nie, no właśnie ja mam wrażenie, czyli moje wrażenie z pierwszego wyjazdu do Szwecji, zanim jeszcze zaczęłam tak na porządnie się uczyć szwedzkiego, bo wyjechałam pierwszy raz przed studiami, wtedy, no oczywiście próbowałam gdzieś tam się wcześniej uczyć szwedzkiego z samouczka, więc wyjechałam na etapie, kiedy miałam powiedzieć proszę, dziękuję i o dziwo powiedzieć poproszę paszport, bo to było pierwsze zdanie z samouczka, które mi się nigdy nie przydało. A powiesz to po szwedzku? Pase taki. Więc no tak, nauczyłam się tego, ale nie przydało mi się nigdy w życiu. I właśnie moje wrażenie z kontaktu ze Szwedami było zupełnie inne, że właśnie te wszystkie historie o tym, jak bardzo Szwedzi są właśnie nieprzystępni, niechętni do rozmowy, to gdzieś bardzo szybko się zweryfikowało. Ja właśnie odniosłam wrażenie, że są chętni do pomocy, nawet jak jeszcze ja sama nie wiem, że tej pomocy potrzebuję, jak gdzieś tam stoję z mapą rozpostartą, jeszcze nie wiem, czy chcę kogoś o drogę pytać, a już ktoś zagaduje, czy właśnie nie trzeba mi w czymś pomóc. Ale rzeczywiście mam też takie wrażenie teraz, że znajomość szwedzkiego gdzieś dużo ułatwia, dużo otwiera, może nie tyle jakieś drzwi, ale jakoś otwiera do kontaktu, że dużo łatwiej. Też Szwedzi bardzo się cieszą i ekscytują w pewnym sensie tym, że ktoś z innego kraju i to jeszcze z kraju, gdzie mieszka dużo więcej osób, interesuje się językiem kraju takiego, którego język ma tych rozmówców mniej. To jest dla wielu napotkanych osób wciąż fascynujące, skąd ten szwedzki można nagle wziąć u kogoś, kto pochodzi z Polski i w Polsce się języka nauczył. W Norwegii jest bardzo podobnie i co prawda po Norwegii podróżuje się łatwo, znając tylko angielski, bo prawie wszyscy mówią po angielsku i na pewno nikt nie będzie miał z tym problemu. Natomiast faktycznie, jeśli mówi się po norwesku, to Norwegowie bardzo często są zaciekawieni. I oczywiście oni już trochę się przyzwyczaili do tego, że jest wielu Polaków, którzy pracują w Norwegii, jest ta spora fala imigracji. To mimo wszystko, kiedy staram się nawiązać rozmowę nawet kimś, nie wiem, pytając o drogę, to jest zawsze takie interesujące, dlaczego akurat norweski, z jakiego powodu. Więc myślę, że to może być też dobry temat na zaczęcie takiego small talku i trochę przełamanie lodów. Tak, ja przeprowadziłam się do Finlandii nie znając języka fińskiego.
No i posługiwałaś się angielskim. Tak, tak, posługiwałam się angielskim. A mogę zdradzić jedną twoją tajemnicę, bo my z Olą już rozmawiałyśmy kiedyś i wiem, że Ola ze swoim mężem rozmawia nie po fińsku wcale, tylko po angielsku. Tak, tak, bo po prostu to był nasz język i tak już pozostało. W domu posługujemy się trzema językami. Ja z dziećmi rozmawiam po polsku, mąż po fińsku, a między sobą rozmawiam po angielsku. Więc jak ja przeprowadziłam się do Finlandii, to nie znałam fińskiego, dopiero uczyłam się w Finlandii na bardzo, bardzo intensywnych kursach na Uniwersytecie Helsińskim. Później też studiowałam drugi kierunek w Finlandii, który był bardzo mocno związany z językami i również z językiem fińskim. I im więcej potrafiłam powiedzieć po fińsku, tym naprawdę te kontakty z Finami były bardzo, bardzo przyjemne. Chociaż wydaje mi się, że nie trzeba mówić po fińsku, żeby nawiązać takie small talki z Finami, bo to też jest taki stereotyp, że Finowie są tacy bardzo zamknięci i zimni. Po prostu musimy pamiętać, że w Finlandii to inicjatywa musi być po naszej stronie. Mhm. Czyli jeżeli chcemy, czy potrzebujemy pomocy, to musimy poprosić kogoś, żeby nam pomógł. Bo Finowie są, nie są zimni, ale są tacy powściągliwi i też nie chcą się narzucać i nie chcą przeszkadzać. Więc jeżeli chcemy, żeby ktoś nam pomógł, to wystarczy się odezwać i na pewno będą same pozytywne reakcje. No tak. Słuchajcie dziewczyny, po przeczytaniu waszych trzech książek tak naprawdę można sobie wypisać wszystko to, co łączy te trzy kraje, o których piszecie. Ale też można wypisać kilka takich rzeczy, które łączy dwa, a ta Szwecja jest zawsze w środku i zawsze taka nie do końca pozytywnie przedstawiana przez albo Finów, albo Norwegów. Ale też oczywiście właśnie i też te rzeczy, które je dzielą. Ale z racji tego, że jesteśmy w momencie historycznym u nas, gdzie nas coraz więcej dzieli niż łączy, więc skupmy się na tym jednak, co łączy takiego Nordmana, Svenssona i teraz nie wiem, jakie jest takie najbardziej popularne nazwisko w Finlandii, chociaż znalazłam Virtanen albo... Tak. Virtanen, tak? Tak, Virtanen albo Korhonen. Korhonen. To są takie top trzy, tak. Tak, no właśnie, bo dziewczyny napisały takiego klasycznego, klasyczne nazwisko, które występuje, takiego klasycznego Jana Kowalskiego, a u ciebie go nie było w książce. Oj, przepraszam bardzo. Nie szkodzi. Poprawię to w następnej części. Tak. Ale teraz słuchajcie, no bo jakby... To jest coś, co z jednej strony jest podobne, ale z drugiej nie, czyli taki styl. Wiecie, ja bym prosiła was nawet o to, żeby może byście się posprzeczały troszeczkę. Chodzi mi o norweski kus, szwedzki lagom i fińskie sisu. Co jest w tym wspólnego, a co jest bardzo odrębnego? O, ja bym powiedziała, że wszystko jest różne. Tak, ja się nie zgadzam. To znaczy, na pewno łączy, to co łączy, to powiedziałabym, że to są jakieś takie fenomeny, które są fenomenami medialnymi, może tak, że właśnie gdzieś zrobiły dużą karierę w mediach i właśnie były przedstawiane jako te takie nieprzetłumaczalne, bardzo typowe dla odpowiednio szwedzkiej, norweskiej i fińskiej duszy, dla ducha. Ale czy mają ze sobą coś wspólnego, to jeżeli chodzi o ich znaczenie oczywiście, a nie jakby taką rolę kulturową, to moim zdaniem nie za bardzo. Jak już jestem przy głosie, to może pozwolę sobie opowiedzieć o szwedzkim lagom. Oczywiście. Tak, mówiłyśmy właśnie o tym, że te słowa są uważane za takie nieprzetłumaczalne, ale lagom najczęściej tłumaczy się jako nie za dużo, nie za mało, w sam raz wystarczająco. Odpowiednio też może gdzieś w tę stronę. I no właśnie lagom o tyle odpowiada... Czy właśnie jest kojarzone ze Szwecją, że w Szwecji rzeczywiście często mówi się, że lagom är bäst, czyli że lagom jest najlepsze i pod bardzo wieloma względami, to znaczy, że to z jednej strony właśnie ma być taka cecha charakteru, nie wywyższanie się, nie popisywanie się, zachowywanie umiaru w swoim życiu. Niektórzy twierdzą, że to też gdzieś odzwierciedla na przykład szwedzki wystrój wnętrz,
czy szwedzkie zachowanie pod wieloma różnymi względami. Na Logon też się można trochę poskarżyć. Właśnie w tych przekazach medialnych to Logon było takim właśnie hitem tylko i wyłącznie pozytywnym, tylko i wyłącznie w tych pozytywnych, korzystnych barwach. Natomiast z Logon też często związane jest pojęcie Melan Mjölk, czyli właśnie średniego mleka, czyli właśnie takiego mleka Logon, nie za tłustego, nie za chudego. Czyli właśnie takiego z umiarem i odpowiedniego, ale często i Logon, i Melan Mjölk też mogą się pojawiać w określeniach takich no mniej pozytywnych, czyli właśnie jako coś, co jest nudne, takie no właśnie specjalnie atrakcyjne, bo no właściwie ciężko o tym coś powiedzieć, bo nie jest, bo jest takie nijakie. I też spotkałam się z takimi wpisami na jakichś forach, że właśnie ktoś tam się umówił na randkę, ale ten potencjalny partner okazał się w sumie taki Melan Mjölk, takie średnie mleko, nie wiadomo, co właściwie tam miało chodzić. Więc to tyle o Logon. Ja chętnie posłucham też, jak wy wytłumaczycie właśnie te norweskie i fińskie fenomeny dziewczyny. Ja też. To kus jest zdecydowanie czymś innym, bo kus jest bardzo takim pozytywnym pojęciem. I myślę, że polskim czytelnikom może się też troszkę kojarzyć z hygge, czyli tym, przepraszam za wymowę, ja nie mówię po duńsku, więc jeśli ktoś, kto słucha, mówi, więc mam nadzieję mi wybaczy. Natomiast kus jest o tyle podobny do hygge, że to oznacza taką przytulność. Mamy też przymiotnik kuszli i możemy powiedzieć, że na przykład jakiś miły spędzony wieczór z przyjaciółmi albo rodziną był kuszli, albo jak jesteśmy w jakimś pięknym miejscu, możemy powiedzieć, że to jest kuszli. Właściwie kuszli może być absolutnie wszystko i tak samo kus możemy odczuwać w każdej sytuacji, w której czujemy się dobrze, w której czujemy się szczęśliwi. I to jest takie trochę nieprzetłumaczalne słowo, bo to nie chodzi tylko o to, że dobrze się czujemy, czy że gdzieś jest przytulnie, tylko to jest taki zbiór tych wszystkich pozytywnych cech, jak jest niemalże idealnie. Więc to zupełnie różni się od szwedzkiego Logon. Natomiast nie wiem, czy kus ma jakiś związek z fińskim sisu. A absolutnie nie. No to jesteśmy w domu. Tak. No, sisu to jest właśnie taki, jak to chyba Natalia mówi o tych fenomenach medialnych, tak? To od kilku już lat jest bardzo popularne słowo, chociaż również takie nieprzetłumaczalne. Natomiast sisu oznacza taką właściwie zbiór cech charakteru, w skład którego wchodzi hart ducha, taka siła wewnętrzna, niepoddawanie się. Czasami jest utożsamiane z, nie wiem, nawet z taką jakby wielką, niemalże nadprzyrodzoną siłą. I to sisu dla Finów jest taką jakby właśnie taką też mityczną wartością. Niektórzy uważają, że właśnie sisu to jest takim, jakby powiedzieć, taką najważniejszą częścią każdego Fina, że to świadczy o fińskości wręcz Finów. Więc to jest taki bardziej to, że Finowie żyją w takim ciężkim klimacie, trudnym i że potrafili z tego takiego bardzo biednego kraju stworzyć państwo, możemy powiedzieć państwo dobrobytu, więc to jest uznawane właśnie, że to może być taki przykład sisu. Drugim przykładem takim bardzo ważnym i często powtarzanym w samej Finlandii jest na przykład wygrana fińskiej armii w czasie wojny zimowej ze Związkiem Radzieckim. W obecnych czasach sisu właśnie takie jest bardziej, próbuje się je troszkę zmienić właśnie na taki jakby styl życia, że nie wiem, zimne kąpiele w morzu i coś takiego, że to po prostu nas też zahartuje na różne niepowodzenia i na, nie wiem, na takie przeciwności codziennego dnia. Ja się zastanawiam, słuchajcie, czy my w Polsce mamy takie coś. I kompletnie nic mi nie przychodzi do głowy, oprócz jednej rzeczy, która może jest taka trochę właśnie od rzeczy, bo jakby taką jedyną cechą wspólną, którą mamy wszyscy bezgranicznie, to jest narzekanie. Polacy.
Wiecie, ale to jest takie narzędzie. Mówią sami o sobie, tak. Ale Szwedzi też mówią sami o sobie, że właśnie narzekają. Więc z kolei to jest chyba też taki uniwersalny, albo gdzieś tam bardzo powszechny obraz samych siebie, że przedstawiciele różnych narodowości sami o sobie mówią, że narzekają. To jest też dość ciekawe. No tak, z tym narzekaniem to jest też ciekawa sprawa, ponieważ ty, Ola, pisałaś w Finlandii, że Finowie narzekają jeszcze bardziej niż Polacy. Tak. Ale w ogóle mnie zastanawia to, jak można narzekać zarówno w Norwegii, w Finlandii, jak i w Szwecji, w kraju, w którym jest, no generalnie nie żyje się źle, tak? No bo my możemy tutaj narzekać na emerytury, na takie rzeczy jak podatki, które są wysokie, ale ja wiem, że we wszystkich nordyckich krajach są wysokie podatki, ale z tych podatków coś wynika, a u nas niekoniecznie. Coś wynika, więc jak my możemy sobie na to ponarzekać, ale w krajach dobrobytu, wiecie, to takie jest kontrowersyjne, prawda? Nie wiem, czy kontrowersyjne. Naprawdę Finowie bardzo lubią narzekać i potrafią nawet o sobie mówić, że Finowie to jest właśnie taki naród, który non-stop narzeka. I często właśnie to jest podane jako główny argument, że skoro żyjemy w takim no, w miarę poukładanym kraju, więc dlaczego tak narzekamy? Jeszcze nikt nie znalazł na to odpowiedzi, więc nie wiem. Finowie po prostu lubią narzekać, tak? Ja z kolei bym nie powiedziała, że Norwegowie narzekają. Jedyne, co mi się kojarzy, to jest raczej takie porównywanie się głównie ze Szwecją. O ile Norwegowie się troszkę ze Szwecji śmieją, to tak naprawdę wielu rzeczy Szwedom chyba zazdroszczą i może to nie jest takie narzekanie wprost, mówienie, że u nas jest tak beznadziejnie, a w Szwecji to jest w ogóle raj. Natomiast to widać po tym, że bardzo często jak są wprowadzane jakieś nowe rozwiązania, no to one są inspirowane czy Szwecją, czy Danią, głównie Skandynawią ogólnie. Natomiast absolutnie nie powiedziałabym, że narzekanie to jest jakiś norweski fenomen. Przynajmniej ja się z tym nie spotkałam. To świetnie. Jest jakiś naród, gdzie nie narzekają. Może ja też polubię zimne klimaty. A jak to w Szwecji wygląda? Ja bym to połączyła, nie wiem, czy to będzie trafne, ale jak to gdzieś bym połączyła właśnie z tym logo, o którym mówiłam, że skoro gdzieś tam nie wypada i nie jest w dobrym tonie wywyższać się, chwalić się i chełpić się tym, że ma się lepiej niż inni, to właśnie to jest takie może uniżanie sobie, nie wiem, czy to jest dobre słowo po polsku, którego teraz szukam, ale nie mogę na nie wpaść, że właśnie gdzieś tam umniejszanie sobie, o, może to jest to słowo, którego szukam. Niechwalenie się. Tak, niechwalenie się, tak. Że może to gdzieś w tę stronę, ale nie wiem, czy to jakby tylko moje skojarzenie, czy jakaś bardziej trafna diagnoza. Okay. Przypomniało mi o jednym fenomenie, który funkcjonuje w Norwegii i to jest fenomen Ulliebarna. I to się odnosi do pokoleń, które wychowały się w Norwegii już po odkryciu złóż ropy naftowej i po tym, jak Norwegia stała się bardzo bogatym krajem. I o tych pokoleniach mówi się tak troszkę negatywnie, że one są bardzo takie zapatrzone w siebie, że nie widzą problemów tego świata, tak bardzo ogólnie mówiąc. I określenie Ulliebarna jest dość negatywne, bo ono właśnie opisuje te młodsze pokolenia, które nie wiedzą, jak to było wcześniej, jak to było żyć w biedzie. Więc może to też wywodzi się z tego, że skoro Norwegom jest tak dobrze już od wielu lat, może oni po prostu zwyczajnie nie mają na co narzekać. A jeśli mają, to są to jakieś takie mniejsze sprawy, typu to, że ciągle pada w Bergen. Chociaż myślę, że mieszkańcy Bergen doskonale o tym wiedzą i po prostu zawsze mają ze sobą pelerynę przeciwdeszczową, więc też nie narzekają. Wiecie, jakoś tak mi się to bardzo kojarzy z takim naszym klasycznym polskim podejściem też, że kiedyś to były czasy, a teraz to nie ma czasów. I tak, o, kiedyś to my chodzili do lasu, a teraz to my nie chodzimy do lasu, bo my mamy telefony. No wiecie, takie, no ale tak mamy. Słuchajcie, i są takie dwie rzeczy, które są na pewno tak samo, albo się znowu mylę, nie wiem. To mamy tak, norweskie, przepraszam, jeżeli źle wymawiam, norweskie hytte, szwedzką willę i fińskie mokki. Pewnie źle przeczytałam. Mokki. Dobra. I słuchajcie, czy akurat ten fenomen, oprócz oczywiście tego, że w mokki znajduje się jeszcze sauna, chociaż w Szwecji pewnie i w Norwegii też mamy do czynienia z sauną w takich domkach, prawda, czy nie?
Tak, pojawiają się, oczywiście. No właśnie, właśnie. Czy to jest coś, co faktycznie jakby łączy te kraje i jest bardzo do siebie podobne? I czy tu rzeczywiście nie ma jakichś takich różnic? O, i teraz nastało krępujące milczenie. Ja mogę zacząć o norweskiej hitte. Norweska hitte to jest oczywiście takie idealne miejsce na wakacje, bardzo stereotypowe. Pamiętajmy o tym. Bo my nie powiedziałyśmy, dziewczyny, co to dokładnie jest. Chodzi o te malownicze domki, które są usytuowane albo w środku lasu, albo gdzieś nad urwiskiem, w Szwecji czerwone bardzo często, albo nie, chyba w ogóle tylko czerwone. Więc wiecie Państwo, te takie, jak to czasem się mówi, dacze. My na to mówimy tak. Dacze. Mhm. Tak, czy to właśnie te takie szwedzkie dacze, to właśnie raczej stygia. Willa to raczej ogólne określenie domu, takiego domu wolnostojącego. Okay. Więc raczej stygia. Dobra, przepraszam, przerwałam ci, Ania, już wracamy do hitte. To tak a propos hitte, to w Norwegii też głównie są czerwone, a na południu często się zdarzają białe. Oczywiście są też inne kolory, ale tak najczęściej się pojawiają te dwa. Więc wakacje w takiej chatce to jest taka typowo norweska rzecz i faktycznie wiele osób albo ma chatki, albo zna kogoś, kto ma taką chatkę, albo ma kogoś w rodzinie, kto ma taką chatkę. I wakacje spędzane w takim miejscu są tak bardzo, bardzo typisk norsk. I to, że ktoś jest w stanie sobie wyjechać na taką dachę, to niekoniecznie znaczy, że jest bogaczem i ma jeszcze dodatkowy domek letniskowy, bo bardzo często wyjeżdża się ze znajomymi, odwiedza się rodzinę. I takie typowe chatki są zazwyczaj bez prądu i bez wody, takie tradycyjne możemy powiedzieć. Natomiast teraz już coraz częściej pojawiają się takie chatki, które mają i prąd, mają wodę, mają telewizję satelitarną i super szybki internet. Więc to jest też taki troszkę stereotyp, który powoli już odchodzi w niepamięć. Natomiast jeśli my podróżujemy do Norwegii, to też możemy skorzystać z dobrodziejstw kraju i wynająć sobie taką chatkę. Jest wiele organizacji turystycznych, które mają w swojej ofercie hitty w różnych miejscach w Norwegii. Myślę, że koszt jest porównywalny z spaniem na przykład gdzieś tam w jakichś hostelach czy w jakichś ośrodkach. Mhm. Także na pewno można coś znaleźć. Ja sama miałam okazję spędzić weekend w takiej chatce w zimie i to akurat była ta klasyczna, tradycyjna chatka. Bez toalety i bez wody i bez światła. Był tylko kominek i spaliśmy w śpiworach. I w sumie bardzo dobrze to wspominam. To już było wiele lat temu, ale pamiętam do dziś. Nie wiem, czy dzisiaj chciałabym powtórzyć to samo. Pewnie wybrałabym chatkę z różnymi luksusami w środku. Natomiast bardzo polecam, jeśli ktoś ma ochotę. To jest bardzo typowy norweski sposób na spędzanie wakacji. Mhm. Dobra, dziewczyny, dalej. Tak, i spędzenie wakacji w Mekki w Finlandii jest również bardzo, bardzo charakterystycznym sposobem spędzania właśnie lata, szczególnie w Finlandii. I bo Mekki to jest takie miejsce, w którym można się wyciszyć, można się również zmęczyć fizycznie. To głównie poprzez przygotowywanie takiego domku przed sezonem. I no, domki możemy spotkać w całej Finlandii, nad jeziorami, wzdłuż fińskiego wybrzeża, w fińskiej Laponii. O ile dobrze pamiętam, to w 2017 roku liczba domków letniskowych w Finlandii przekroczyła 500 000, co w kraju, który liczy niewiele ponad 5 milionów ludzi, jest dosyć zawrotną liczbą. Ale trzeba też może przypomnieć, że w Finlandii spędzanie wolnego czasu w tych domkach to jest stosunkowo nowa tradycja, ponieważ jeszcze w latach 50. XX wieku posiadanie takiego domku było uznawane właśnie bardziej jako taki, to było postrzegane bardziej jako taki przywilej zamożnych. Natomiast no teraz też mamy te domki o różnym standardzie. Są to właśnie takie stare domki, najczęściej drewniane, nazywane też babcinymi domkami, mummonmökki.
w których najczęściej no może jest elektryczność, ale nie ma toalety albo nie ma bieżącej wody. I oczywiście są też te domki, w których jest wszystko ogrzewane, podłogowe i szybki internet, tak jak Ania mówiła, więc to naprawdę bardzo się zmieniło. I Finowie bardzo lubią spędzać czas w domkach, a szczególnie przez ostatni rok, w czasie no wiadomo jakim, w czasie pandemii, sprzedaż i wynajem domków w Finlandii tak strasznie wzrosła i ceny tych domków tak strasznie wzrosły, że po prostu jeżeli ktoś miał ochotę albo planował zakupić domek w 2020 roku, to mógł mieć po bardzo poważne problemy, żeby to zrobić. Mm-hmm. No tak, tak. Tak. Faktycznie jeszcze ograniczone wyjazdy do świata. Tak, i ja bardzo polecam, jeżeli ktoś planuje wyjazd do Finlandii, to również bardzo polecam wynająć taki domek nad jeziorem, z sauną przy jeziorze i tak spróbować takiego właśnie fińskiego sposobu na spędzanie wolnego czasu. Fiński chillout z sauną mnie przekonuje bardzo mocno, bardzo. A Szwecja... Tak, no właściwie to, co mówiły dziewczyny, to też się sprawdza i też, też tak właśnie to wygląda w Szwecji, że te domki, tak jak właśnie mówiłyśmy, najczęściej czerwone z takimi białymi elementami, ale też niekoniecznie. Te czerwone chyba się rzeczywiście najbardziej kojarzą z taką pocztówkową Szwecją. Najczęściej to są właśnie też jakieś domki, które są w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Też oczywiście nie w każdej rodzinie, ale właśnie, że komuś tak się akurat zdarzyło, to właśnie często to są wyjazdy do domków, do których jeździli dziadkowie i później rodzice i teraz młodzi. Mnie się te domki bardzo mocno kojarzą, znaczy tak powiedziałam, one, można je zobaczyć w różnych częściach Szwecji, ale mnie się bardzo mocno kojarzą z wybrzeżem i z archipelagiem szkierowym. To są takie moje bardziej ulubione miejsca, które ja najchętniej odwiedzam, więc tam właśnie okazji do robienia zdjęć uroczych domków jest bardzo dużo. Mnie zawsze fascynuje. Mam jakieś takie, nie wiem, czy może nawet niezdrowe hobby, zaglądanie w szwedzkie okna i w okna tych właśnie domków, bo fascynują mnie całe wystawki, jakie tam można zobaczyć. To są i co można zobaczyć przez takie koniki. No tak, właśnie w oknach na parapetach są poustawiane albo koniki. Widziałam u niektórych miniaturowe latarnie morskie z różnych regionów. No, figurki różnego rodzaju, które gdzieś tam pewnie odzwierciedlają zainteresowania właścicieli i mieszkańców. Uważam, że jest to bardzo urocze. Mam też szczęście, że na każdym wyjeździe udaje mi się wypatrzeć kota, który tam gdzieś sobie siedzi i ogląda otoczenie. Patroluje otoczenie, taki właśnie lokalny monitoring. Także te domki rzeczywiście bardzo urocze. Na takich właśnie małych wyspach archipelagu można też wyraźnie zauważyć, wyczytać, że liczba stałych mieszkańców, tych, którzy tam po prostu mieszkają przez cały rok, jest dużo mniejsza niż osób, które pojawiają się na wyspach w sezonie letnim, bo to właśnie jest ten czas, kiedy Szwedzi bardzo chętnie właśnie przybywają na wyspę, żeby tam spędzić weekend, czy właśnie żeby tam spędzić urlop i trochę nacieszyć się tym wolnym czasem i szwedzkim latem. A czy te szwedzkie chatki też są takie jak norweskie i fińskie, że nie mają na przykład prądu czasami albo wody? Już teraz rzadziej. Myślę, że no właśnie też jakaś taka potrzeba komfortu jest coraz większa, włącznie nawet z tym, że w Szwecji od jakiegoś czasu bardzo modne jest pojęcie glampingu, czyli właśnie takiego campingu bardziej glamour. Tak. I właśnie nawet jakieś tam namioty są w ogóle jakoś super wyposażone, bardzo romantyczne i bardzo właśnie wysoki poziom komfortu, o tak powiedziałabym. Takie logo. Tak, no właśnie chyba bardziej niż logo. Słuchajcie, jak już jesteśmy przy urlopowaniu, no to nie mogę nie zapytać o kwestie związane z procentami. I to jest kolejna cecha wspólna tych trzech państw, o których dzisiaj rozmawiamy, czyli państwowe sklepy alkoholowe. Norwegia,
Poczekajcie, bo teraz czytam po norwesku. Vinmonopolet, Szwecja Systemet i Finlandia jakoś tak swojsko, po prostu Alko. Tak. No i słuchajcie, dziewczyny, jaka była, ja wiem, znaczy jakby nie wchodźmy za bardzo jakby w tę dyskusję o poziomie picia alkoholu w krajach nordyckich, bo jeżeli ktoś spojrzy na statystyki, to okaże się, że wcale nie jest tak dramatycznie, jak nam się wydaje i że ciemności, które kryją ziemię, nie powodują choroby alkoholowej w takiej, jakby statystycznie kraje nordyckie nie odbiegają na przykład od Polski. Chodzi mi tylko o to, jaki jest w związku z tym, może nie sens, ale z jakiego powodu w dalszym ciągu państwo jednak mimo wszystko kontroluje sprzedaż wysokoprocentowych napitków, trunków? Ja może zacznę, pozwolę sobie. Tutaj też nie chcę jakby wchodzić bardzo głęboko w całą historię, jak to wyglądało na przestrzeni wieków i skąd ten pomysł się w ogóle wziął. O tym można sobie więcej w książce przeczytać, do czego serdecznie zachęcam. O, właśnie. Ale też moje odczucie jest takie, że Szwedzi są właściwie no jakby dumni z tego systemu i z tego faktu, jak ta sprzedaż wygląda, dlatego że to istnienie tych właśnie sklepów i znaczy może to jest ceny sklepów, co właśnie tej sprzedaży alkoholu w ten sposób, mocno wiąże się ze szwedzką demokracją, ponieważ taka decyzja o sprzedaży alkoholu, dostępie do alkoholu była przegłosowana w pierwszym takim ogólnokrajowym referendum, w którym mogli wziąć udział wszyscy i się na ten temat wypowiedzieć. Była też związana z takimi ruchami trzeźwościowymi, gdzie właśnie takie ruchy oddolne społeczne w tym czasie były bardzo ważne. Więc to, że Szwecja ma te właśnie sklepy, w których można kupić mocniejszy alkohol, mocniejszy, czyli właśnie o zawartości alkoholu wyższej niż 3,5%, no to jest też taki element szwedzkiego ducha, może powiedziałabym, że też taki element szwedzkiej historii, z którym może nie tak łatwo się rozstać. Dobra. W ogóle jest bardzo podobnie i mimo tego, że bardzo trudno jest kupić alkohol, porównując to chociażby z Polską, to nikt tak naprawdę nie protestuje, że sytuacja wygląda tak, a nie inaczej i nikt nie ma problemu z tym, że kupienie alkoholu w weekend niemalże graniczy z cudem, zwłaszcza już po 14 w sobotę, no to jest to trudne. Także nie ma żadnych protestów, natomiast to zawsze mnie tak trochę bawi i też ktoś mi kiedyś powiedział, właśnie będąc też w Skandynawii i później będąc w Polsce, że to jest takie dziwne, że w Polsce nawet w najmniejszej wiosce o każdej porze dnia i nocy, nawet w niedzielę można kupić litr wódki, ale żeby znaleźć chleb to już jest problem. I faktycznie to jest bardzo prawdziwe i pewnie dlatego nas też dziwi, jak Norwegowie czy Szwedzi sobie radzą, nie mając stałego dostępu do sklepów monopolowych, natomiast tam nikt za bardzo nie zwraca na to uwagi. Po prostu tak jest, wszyscy wiedzą, jakie są godziny otwarcia i dni otwarcia sklepów monopolowych i każdy wie, że w markecie można kupić tylko jakieś słabsze alkohole i nikt nie ma z tym problemu. Więc myślę, że tutaj akurat Norwegowie są bardzo podobni do Szwedów, że to jest też takie bardzo demokratyczne i wszyscy zaakceptowali, jest jak jest. Nie sądzę, żeby to się zmieniło. I w Finlandii jest podobnie, to znaczy co jakiś czas pojawia się dyskusja na temat zasadności działania tego systemu. Kilka lat temu wprowadzono zmiany, między innymi teraz w fińskich tych zwykłych sklepach można kupić alkohol do zawartości maksymalnie 5,5%. Wszystkie alkohole powyżej tego, no to już trzeba kupić w tym sklepie specjalnym, ale one też są otwarte w soboty i no godziny otwarcia od 9 rano do 9 wieczorem, więc naprawdę, no jeżeli ktoś planuje zakupić alkohol, to ten alkohol może sobie kupić bez problemu właściwie. I wydaje mi się, że w Finlandii ten system jest nieco bardziej, nie wiem, czy no chyba jest nieco łagodniejszy niż na przykład w Norwegii, z tego co pamiętam. No chociaż te zmiany wprowadzono kilka lat temu. I w Finlandii ta
ten system no właściwie nie wywołuje większej, nie wiem, większych problemów czy większych utrudnień w życiu, takim codziennym życiu Finów. No a jeżeli ktoś potrzebuje dużo większej ilości alkoholu, to Finowie też sobie z tym radzą i na przykład udają się na rejsy promami do Tallina. Tak, kiedyś na takim rejsie chciałabym być. W ogóle tak, chociaż to się też bardzo zmieniło już. No, zwłaszcza w dobie pandemii domyślałam się, że się zmieniło. Ale słuchajcie, w ogóle mam takie wrażenie, że rozmawiamy o krajach, o narodach, które są niezwykle posłuszne. Jakoś tak nie wyobrażam sobie, żeby takie sklepy, które są zarządzane przez państwo i sprzedające, regulujące w jakiś sposób spożycie alkoholu, zostały wprowadzone w Polsce. Chociaż, Boże, może nie powinnam tego głośno mówić, bo jeszcze ktoś to usłyszy. Wiecie, jak jest. Dobra, ale słuchajcie, mówicie o tym, że padło tutaj w tych wypowiedziach o dumie, tak? Z systemów, które są zaprowadzane, z tej demokratyzacji i tak dalej. I faktycznie widać, bo też o tym piszecie, wszystkie trzy o tym piszecie, że jest takie umiłowanie do flagi narodowej, zarówno w Szwecji, Finlandii czy w Norwegii. I jakby ja też zauważam takie coś w Rosji od jakiegoś czasu, od czasu, kiedy do władzy doszedł Władimir Putin i tam rozpoczęła się, wiecie, ten moment, kiedy Rosja przysłowiowo wstała z kolan i ludzie zaczęli być dumni z tego narodu i z tego, że są, jakby, że przynależą do tego narodu, do tej narodowości. I my teraz mamy takie, mam wrażenie, że przynajmniej w jakichś bańkach kryzys na przykład flagi polskiej u nas. A z czego wynika ten fenomen tego takiego umiłowania? Wiecie, no mi by nie przyszło do głowy, żeby flagę Polski powiesić na choince albo wpiąć ją do muffinka. No tak. Właśnie. Bo to umiłowanie flagi chyba nie jest tak, nie jest jakby znakiem równości z patriotyzmem, jakąś taką dumą, takie bardzo słowa z takiej bardzo wysokiej półki, bardzo mocno nacechowane. To gdzieś tam pojawianie się flagi wszędzie, na choinkach, na tortach, na stołach. Właśnie jest takie raczej bardziej swojskie, powiedziałabym. Tak samo też flagę, bardzo często flagę można właśnie zobaczyć przy tych letnich domkach, kiedy gdzieś wciąga się ją na maszt właśnie jako po prostu znak, że okej, teraz właśnie tutaj jesteśmy w domku i teraz to jest nasz czas. Ja mam wrażenie, że na przykład flaga polska pojawia się w zupełnie innych kontekstach. Właśnie mnie się kojarzy bardziej, no nie wiem, albo z jakimiś takimi sportowymi wydarzeniami i kibicami wymachującymi flagą, albo z jakimiś takimi bardziej podniosłymi wydarzeniami, świętami narodowymi, jakimiś marszami, a nie takimi zwykłymi, codziennymi momentami, kiedy po prostu można pocelebrować codzienność, bycie razem z najbliższymi. Tak, zdecydowanie. W Norwegii też tak jest, że nie ma takich zasad, jakie my mamy w Polsce, kiedy można wywiesić na przykład polską flagę albo gdzie ta polska flaga może się znaleźć. Norweska flaga jest absolutnie wszędzie i też się pojawia na choince, pojawia się na przykład na ciastach, na tortach urodzinowych i nie ma w tym nic dziwnego. Myślę, że w Norwegii to wynika też z tego, że przez wiele, wiele lat Norwegia ciągle była w Unii albo za nią, później ze Szwecją i tak naprawdę Norwegia od niedawna jest niepodległym krajem, więc może to też się tak nagromadziło przez lata, że teraz skoro Norwegowie już są niezależni, to oni po prostu celebrują tę flagę, tak jak Natalia mówiła i to też nie jest dziwne, że flagi się wywiesza bez jakiejś specjalnej przyczyny. To też nie jest tak, że flaga jest zarezerwowana tylko na przykład na 17 maja, na Święto Narodowe. I ja uważam, że to jest piękne, że ta flaga jest taka bardziej swojska i przystępna i nie kojarzy się tylko z jakimiś bardzo podniosłymi. Tak, tak. Tak, w Finlandii jest podobnie. No, Finlandia też niepodległość
uzyskała nie aż tak dawno temu, trochę ponad 100 lat temu. I no, oczywiście w Finlandii są spisane zasady, według których należy czy można używać flagi państwowej. Natomiast właśnie to częste wywieszanie flagi zwróciło moją uwagę właśnie zaraz po tym, jak się przeprowadziłam do Finlandii, bo co jakiś czas wisiały flagi fińskie i to nawet przy moim bloku, takim na naszym maleńkim osiedlu. Właściwie tu w Finlandii każde osiedle ma swój maszt i może zawieszać swoją flagę, więc to mnie tak zdziwiło, że wstaję rano, wyglądam przez okno, a nagle widzę 5 fińskich flag tak w najbliższej okolicy. I w Finlandii też flagi wywiesza się nie tylko właśnie ze względu na święta państwowe, takie poważne, typu Święto Niepodległości, ale na przykład z okazji Dnia Matki czy z okazji Dnia Ojca wywiesza się również flagi. U nas w tej naszej wspólnocie mieszkaniowej jest też tak, że jeżeli ktoś, no stanie się na przykład jakieś nieszczęście albo starszy mieszkaniec umrze, to wtedy też wywiesza się flagę. Więc ta fińska flaga no też towarzyszy o wiele częściej Finom niż polska flaga Polakom, tak mi się wydaje. Tak, no u nas na pogrzeb raczej raczej nie. No chyba, że są jakieś to oficjalne postaci z polityki, no to wiadomo, ale taki normalny, zwykły człowiek nawet tak, sobie nie wyobrażam. Byłoby to co najmniej dziwne, gdybyśmy zobaczyli polską flagę na pogrzebie, prawda? Tak, bo chyba taki zwykły człowiek, jak to nazwać, nie zasługuje na tę polską flagę, bo mamy takie bardzo podniosłe podejście do flagi. No symboli w ogóle mamy bardzo prawda. Natomiast dobra, no to troszeczkę dziegciu do tego wspaniałego i cudownego świata, jakim są kraje nordyckie. Słuchajcie, sytuacja grupy etnicznej żyjącej na północy 4 krajów, czyli Finlandii, Norwegii, Szwecji oraz Rosji, czyli Samów. To jest grupa, o której w Polsce, znaczy wiemy, że istnieją, mówimy czasem na nich Lapończycy, chociaż nie powinniśmy już w ten sposób mówić, bo jest to określenie pejoratywne. Natomiast mamy świadomość ich istnienia, jakoś takich troszeczkę egzotyzujemy, natomiast nie pojawiła się ani chyba jedna książka, przynajmniej ja nie kojarzę żadnego tekstu, który mógłby nam powiedzieć cokolwiek o tej mniejszości, nawet tłumaczenia z żadnego innego języka. I no to są rdzenne ludy, tak? Jakby tego terenu, który teraz został podzielony na 4 różne organizmy państwowe, które przez te 4 różne organizmy państwowe były demonizowane, odczłowieczane, dyskryminowane przez wiele lat. No, przeszły taką ciężką asymilację, bo za wszelką cenę starano się ich albo zrobić z nich albo Finów, albo Norwegów, albo Rosjan, albo Szwedów. I ja mam teraz takie pytanie, czy jak to dzisiaj wygląda, ponieważ no, w krajach, które uchodzą za ostoję demokracji, oczywiście ja wiem, mam świadomość tego, że w każdym z nich ta demokracja wygląda na różny sposób i ona ma też swoje potężne cienie, zwłaszcza teraz, kiedy wszyscy, jakby cały świat dąży do takiej no, nacjonalizacji. Natomiast ja mam takie pytanie do was, jak wygląda dzisiaj sytuacja tej grupy etnicznej? No, w Norwegii wygląda teraz zdecydowanie lepiej niż chociażby na początku XX wieku, czy jeszcze wcześniej. I bardzo często mówi się, że Norwegowie troszkę próbują odkupić swoje winy z przeszłości, bo tak jak wspomniałaś, Samowie byli uciskani również w Norwegii, uczono ich na siłę języka norweskiego, zdarzały się tak zwane jakby znorweszczone pokolenia i to były pokolenia dzieci, które trafiały do szkół, gdzie byli tylko norwescy nauczyciele, mówili po norwesku od samego początku i te dzieci nigdy nie otrzymały edukacji w swoim własnym języku. Więc teraz Norwegia oczywiście już takich rzeczy nie robi, ale mam wrażenie, że troszeczkę Norwegowie starają się może nie tyle odwrócić historię, co troszkę wynagrodzić samą to, co się działo wcześniej. Powstaje bardzo dużo projektów, które mają za zadanie na przykład spisywanie jakichś poszczególnych dialektów, utrwalanie tych dialektów,
pojawiają się takie oferty, gdzie można się nauczyć języka samskiego. One są głównie skierowane do osób, które mają jakieś korzenie samskie i to ma właśnie na celu takie rozbudzenie trochę tej kultury i języka. To, co jest jednak trochę smutne, to to, że przez te wszystkie lata i zaniedbania i też dyskryminacje bardzo trudno jest to zrobić teraz. Popularna też się robi muzyka joik, czyli taka bardzo typowa muzyka samów. I co ciekawe, joik, czyli ten taki bardzo specyficzny śpiew, był kiedyś zakazany. I jak dzieci samów chodziły do norweskich szkół, to one nie mogły śpiewać tych właśnie joików. Więc to też pokazuje trochę skalę tego, co tam się działo, ale tak jak mówisz, jest bardzo mało publikacji. Ja nawet kiedyś sama interesowałam się tym tematem i będąc w Norwegii szukałam różnych materiałów w norweskich bibliotekach. Jest ich niewiele. Jest bardzo trudno coś znaleźć. Ja w ogóle mam takie poczucie, że sami Norwegowie, Szwedzi czy Finowie niewiele wiedzą w ogóle o tej grupie etnicznej. Tak, oni troszkę tak żyją na uboczu, chociaż ja też często bywałam w Trunce, czyli tam raczej na północy i tam ta kultura jest o wiele bliższa. Bardzo często na przykład są organizowane takie małe jarmarki w Trunce z różnych okazji, więc można zobaczyć samów, można kupić różne rzeczy wyrabiane przez nich. Myślę, że gdybyśmy pojechali jeszcze dalej na północ, no to byłoby to jeszcze bardziej widoczne, ale to prawda, jak jesteśmy na przykład w Oslo czy w Kristiansand, no to można nie wiedzieć nic o samach. Mm-hmm. No i teraz słuchajcie, król Norwegii oficjalnie przeprosił za działania państwa norweskiego wobec samów. Szwedzka minister przeprosiła szwedzkich, oczywiście szwedzkich w cudzysłowie, samów za politykę asymilacji, ale Finlandia no do tej pory takich oficjalnych przeprosin wobec rdzennej ludności Laponii nie wystosowała. A jak to wygląda właśnie nie w Laponii, a w Finlandii? No tak właśnie. W Finlandii nie było takiego oficjalnego przeproszenia samów. Pojawiło się kilka takich. O ile dobrze pamiętam, to był biskup z miasta Oulu w Finlandii, który prosił o wybaczenie samów za to, jak samowie byli traktowani przez fiński kościół luterański. Któryś z ministrów też wyrażał bardziej chyba ubolewanie dotyczące właśnie sytuacji samów w przeszłości. Natomiast Finlandia tak, oficjalnie nie przeprosiła, tak jak na przykład król Norwegii. I ta polityka asymilacyjna, bo właśnie to się nazywało polityką asymilacyjną, w tych trzech krajach wyglądała dosyć podobnie. Uznaje się, że ta polityka Norwegii była taką najbardziej restrykcyjną. W Szwecji, o ile dobrze pamiętam, ta polityka była podzielona na takie dwie grupy, taka jakby łagodniejsze traktowanie samów, którzy zajmowali się hodowlą reniferów oraz według władz to właśnie oni powinni kultywować swoją tradycję oraz ta grupa, którą jednak można było bardziej zasymilować, czyli ci, którzy nie hodowali reniferów. Natomiast w Finlandii, tak jak mówiłam, Finlandia jest stosunkowo młodym krajem i od uzyskania niepodległości w 1917 roku te ruchy narodowe dążyły do jeszcze większej asymilacji, takiego zbudowania bardzo jednolitego państwa pod względem języka i pod względem kultury, więc to nie były dobre czasy dla samów w Finlandii. Natomiast oczywiście to się zmienia i od czasów po II wojnie światowej wtedy powołano w Finlandii pierwszą taką organizację samów, to był Związek Samów i coraz więcej jakby, nie wiem, bardziej uznawano w ogóle istnienie samów i to, że oni są jednak rdzenną ludnością i powinni być traktowani nie jako grupę, którą należy zasymilować, ale taką grupę, której należy może oddać to, co się też trochę zabrało im.
No i stopniowo wprowadzano, jakby, no nie wiem, trudno o tym mówić, że to są jakieś udogodnienia, bo to, że teraz w Finlandii można się uczyć w języku samskim, można studiować na przykład w Rovaniemi również język samski, no to trudno to nazwać jakimś, nie wiem, właśnie udogodnieniem. Zadośćuczynieniem. Właśnie, zadośćuczynienie to jest dużo lepsze słowo. I no, w Finlandii właśnie od 1992 roku wprowadzono uregulowania prawne umożliwiające naukę języków samskich w szkołach, a od 1996 roku w Inari na terytorium Finlandii został utworzony Parlament Samów. I to jest takie, ten parlament skupia Samów. Tak, i ten parlament skupia Samów zarówno z Norwegii, jak i Szwecji i Rosji. Więc to jest takie wspólne miejsce dla Samów. Ponad narodowe. A tak. Czy są jakieś publikacje, nie wiem, w języku polskim albo w języku, albo przetłumaczone na język polski albo język angielski, które dotyczą tej grupy etnicznej? Bo ja kiedyś szukałam, ale kompletnie pustka. Ja przeczytałam przeczytałam kilka lat temu bardzo, bardzo dobry reportaż fiński, właśnie dotyczący sytuacji Finów, dotyczący sytuacji Samów w Finlandii. I to jest naprawdę bardzo, bardzo interesująca i bardzo wartościowa lektura. Ale on jest w języku fińskim. Tak, on jest w języku fińskim. Miałabym chyba ochotę nawet go przetłumaczyć na polski. Czekamy. Bardzo, bardzo, naprawdę. Tak, bo to naprawdę wydawnictwo poznańskie, dobrze byłoby, gdybyście się Państwo zainteresowali tym reportażem. Tak, sugerujemy, bardzo delikatnie. Sugerujemy, tak. Ja właśnie też tylko dorzucę, że właśnie też nie kojarzę tekstów tłumaczonych ze szwedzkiego w tym temacie, na polski mam na myśli. Natomiast w ostatnich latach, kiedy spojrzymy na listę laureatów i laureatek Nagrody Augusta, to jest taka najbardziej prestiżowa nagroda literacka, to tam gdzieś te głosy samskie już widać. Ostatnio właśnie nagrodzony został reportaż o przymusowych przesiedleniach Samów na terenie Norwegii i Szwecji. Kilka lat wcześniej nagrodzony w taki tekst bardziej poetycki, taki kilkusetstronicowy tekst poetycki też został nagrodzony. I jeszcze wydaje mi się, że to było jeszcze wcześniej powieść dla młodzieży, o młodzieży z Kiruny. Jak rozumiem, to są też książki pisane po szwedzku, prawda, a nie tłumaczone. To są książki pisane po szwedzku, ale też bardzo dużo jest tam takich wstawek po samsku, więc myślę, że w języku samskim, więc myślę, że to może być też jakaś przeszkoda dla tłumaczenia na polski, bo w tym momencie, to znaczy, no właśnie pytanie, czy w tym momencie to w ogóle powinno być przetłumaczone, jeżeli już to w jakimś przypisie i kto to zna. Właśnie, i kto by to przetłumaczył. No właśnie, tak. Właśnie. Dobrze, dziewczyny, zbliżamy się ku końcowi, dlatego że już godzinę gadamy. Ja mam do każdej z Was teraz po jednym pytaniu i jedno tyczy się magii, drugie literatury, a trzecie motoryzacji. I teraz słuchajcie, Norwegia ma trolle, Finlandia elfy i skrzaty, a Szwecja ma co? To jest pytanie do Natalii. To jest pytanie do mnie i w sumie tak na szybko nie wiem co na nie odpowiedzieć, bo rzeczywiście chyba nie kojarzymy jakichś takich stworzeń tak bardzo, nie wiem, jeżeli myślę o pamiątkach ze Szwecji, ale chyba trolle też. Chyba trolle też. Czyli ukradliście tak troszeczkę od Finlandii, od Norwegii. Dobra. I teraz słuchajcie dalej. Finlandia ma muminki, Szwecja ma dzieci z bulerby, a Norwegia? Norwegia ma na przykład Askeladena. Tylko to jest taka postać, która się pojawia w baśniach. Podobna postać się pojawia w baśniach niemieckich, słyszałam. Natomiast Askeladen możemy sobie troszkę porównać. Dobra. I teraz Norwegia ma Suwa, Szwecja Volvo, a Finlandia?
Oj. Finlandia teraz chyba nie ma nic. A miała cokolwiek kiedyś? No są też, właśnie, to o tym zapomniałam powiedzieć, jak mówiłam o SIS-u, takie ogromne ciężarówki SIS-u, to też były. I chyba, nie wiem, ja szczerze mówiąc o motoryzacji wiem bardzo niewiele, szczególnie fińskiej. No tak, ale SUV i jakby Volvo, takie, no, takie wiesz, no, marki standardowe, to jakby Finlandia miała, to pewnie byś znała. No, no przypuszczam, nie, że tak. W Norwegii jest jeszcze jeden samochód. A mi się w międzyczasie, o. Tak. Mi się skojarzyło, jest jeszcze w Norwegii taki malutki samochodzik elektryczny, on się nazywa Buddy. Jest strasznie brzydki, znaczy mi się nie podoba, pewnie kwestia gustu. Dobra. Tak, a mi się w międzyczasie przypomniały co do kwestii magicznej i jakiejś takiej folklorystycznej, mogłabym dodać, szwedzkiego. Szwedzi oczywiście mają skrzaty tomtar, które gdzieś tam się może nie kojarzą tak całorocznie, ale gdzieś tam jako te dekoracje świąteczne, te skrzaty z wysokimi czopami. A, tak, tak. Tak, tak. Dobra, dziewczyny, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Mogłybyśmy jeszcze dużo gadać, bo ja nie wykorzystałam wszystkich zagadnień, które sobie przygotowałam na rozmowę z wami, ale... No, odcinek. Tak, no pójdziemy w jakąś taką cięższą rzecz, a ja czekam w takim razie, Ola, na tłumaczenie twoje tego reportażu o samach. Myślę, że wiele osób byłoby tym zainteresowane, zwłaszcza że naprawdę nic nie wiemy. Albo wiemy tak, ja bardzo. Właśnie, ja się naprawdę zastanawiam nad tym już chyba za długo, ale zachęcam, to jest naprawdę bardzo dobra książka. No tym bardziej, bo jeszcze ktoś to zabierze i nie będziesz miała możliwości, a tak wiesz, no zawsze popracujesz nad fińskim, a tłumaczenie to jest ciekawa przygoda. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Życzę wam miłego popołudnia. Państwu również miłego popołudnia, wieczoru albo całego dnia, w zależności od tego, kiedy nas słuchacie. I no nic, tylko spędzać lato albo każdą inną porę roku w krajach nordyckich, bo... Dla każdego coś dobrego. Dzięki. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dzięki, do usłyszenia.